konsultowany z kierowcami oraz z policjantami, którzy nieoficjalnie popierają zawarte w nim rozwiązania. Policjanci są zadowoleni, aczkolwiek żaden nie powie nam tego wprost, ponieważ wygląda sytuacja tak, że komendanci nakładają wręcz obowiązek na policjantów, że muszą zebrać w danym dniu 7 do 10 mandatów. Oni nie lubią tej sytuacji, ponieważ muszą karać swoich znajomych. Tu powinna działać prewencja. Policjanci powinni być premiowani za to, że w danym terenie jest bezpiecznie, że nie dochodzi do wypadków, a nie tak jak to wygląda w chwili obecnej, że jeśli nabije odpowiednią ilość punktów, wtedy dostaje premię. A dodajmy, że projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym wprowadza też prawne podstawy kontroli ruchu drogowego, zrywając z tak zwaną kontrolą rutynową, która jest traktowana jako relikt przeszłości. Dowodem w sprawie ma być nagranie, a nie zeznanie policjanta, a poza tym projekt premiuje, tak jak już wspominałem, bezpieczną jazdę. To oczywiście nie wszystko. O całej reszcie, o szczegółach mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać z panem profesorem Arturem Nesgetnym ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze, z szefem tego stowarzyszenia. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest kolejna propozycja zmian w prawie o ruchu drogowym, ale można powiedzieć, że taka, która wnosi pewne rewolucyjne zmiany, bo chociażby ta kwestia nagrywania całej interwencji przez policję, jak rozumiem, chodzi przede wszystkim o to, by wreszcie uniknąć nieporozumień i nieścisłości w momencie, kiedy kierowca karany jest grzywną mandatem, a który potem chce wejść na drogę sądową, chce wejść w spór, ponieważ nie zgadza się na to, że został ukarany, uznając swoją niewinność. No to jest pierwszy projekt społeczny, więc kolejny projekt, ale pierwszy przygotowany przez kierowców i pierwszy, który uwzględnia interes kierowców, a ten interes wyraża się w tym, aby nie byli krzywdzeni na tym. To znaczy, aby ponosili słuszną karę za słuszne przewinienia, ale też, aby mieli możliwość powiedzieć sprawdzam i dać się ewentualnie w spór. Także ten projekt właściwie doprowadzi do sytuacji, jeśli wejdzie w życie, że tych sporów nie będzie. No bo jeśli będzie nagranie zdarzenia ewidentne, to każdy, kto zobaczy to nagranie i zobaczy swoje naruszenie, do sądu zwyczajnie nie pójdzie. I odwrotnie. Policjant, który zobaczy, że na tym nagraniu nie ma twardego dowodu przewinienia, też z tym do sądu nie pójdzie. Także ten projekt właściwie zwolni sądy z 80% spraw, no bo coś tam zostanie spornego. A nie obawia się pan, że policja będzie stawiała opór, dlatego że owszem, sądom zdejmie się z głowy 80% spraw, ale teraz to policja będzie musiała wykonywać o wiele więcej czynności administracyjnych związanych z tymi nagraniami. No właśnie, że nie będzie musiała wykonywać tych czynności, bo zamiast przygotowywać żmudne wnioski dowodowe, zbierać mnóstwo różnej niepotrzebnej informacji o człowieku, o jego zdrowiu, zdrowiu psychicznym, zarobkach, stanie majątkowym, nie tylko jego, ale także współmałżonka. Po coś to w ogóle komu to potrzebne? Więc zamiast tego jedno nagranie i wypis z bazy danych CEPiK, no ustalenie tożsamości, czyli PESEL, adres do doręczeń i do sądu. 15 minut. Panie profesorze, my bardzo promujemy takie zachowania policji, które zmusza ich do wyjeżdżania zza krzaków, zza przystanków autobusowych, schowania się za wiatami przystanków i polowania na kierowców tylko i wyłącznie w celu nabicia kabzy skarbu państwa. Czy państwa projekt wymusza takie ruchy na policjantach, które służą prewencji właśnie? Wraz z naszym projektem powinny być także jakieś zmiany w ustawie policji, bo problem nie tylko w tym, że ministerstwo prawdopodobnie wymusza, czy zakłada pewne wpływy do budżetu, ale problem też polega w tym, że policja sama się nakręca, rozliczając się ze statystyk. Każdy policjant rozliczany jest ze statystyk, a nie z rzetelności do działania. Policja być powinna premiana za to, że się nic złego nie dzieje, czyli że unikamy tych wykroczeń. No, a tymczasem oni nieraz tworzą sytuację po to, aby wykazać potrzebę własnego istnienia. Nie tylko winny ministerstwo, winna też policja. Porozmawiajmy wobec tego o szczegółach, bo to są bardzo ciekawe, chociażby tak jak premiowanie kierowców punktami, trzeba przyznać, dosyć kontrowersyjna, która wzbudzi wiele dyskusji. Jaki znacie sens życia od Pana Boga? Nie wiem, przy tym szczególe nie będziemy się upierać. Natomiast takie rozwiązania funkcjonują w innych krajach. To nie jest pomysł zupełnie autorski. Na przykład we Włoszech coś podobnego istnieje. Ja jestem do tego przekonany z dwóch powodów. Po pierwsze, i psychologia, i doświadczenie innych krajów, mówią psychologowie, że bodźce pozytywne są silniejsze od tych negatywnych. Czyli, że opłaca się jeździć zgodnie z przepisami. Tak, że część ludzi będzie się tym motywowała.
skoro z nich można skorzystać, to dlaczego nie? Nie mam wątpliwości, że to się przyczyni do poprawy bezpieczeństwa, ale to nie jest jakiś gwóźdź, jakaś istotna część projektu. Jeśli będzie duży opór, to nie będziemy się przy tym upierać. Ja osobiście jestem do tego przekonany i to działa w innych krajach. Poza tym to jest tylko na rok, więc te 5 punktów działa tylko przez następny rok i to nie jest baza, w której sobie można uzbierać. We Włoszech przez 5 lat można zbierać, więc tam to tak działa. Wróćmy do projektu, który zakłada również, że nie będzie już tak zwanych rutynowych kontroli, czyli rozumiem, że jak na amerykańskim filmie, jeżeli dokonamy jakiegoś wykroczenia, to wówczas dopiero policjant ma prawo nas zatrzymać, a jeżeli jedziemy zgodnie z przepisami, to nikt się nas nie czepia. Aż tak nie, bo rzeczywiście są możliwe dwa skrajne poglądy, że albo rutynowe, albo policja musi mieć twarde dowody przewinienia. Nie, zaproponowaliśmy pośrednie rozwiązanie, to znaczy proponujemy wpisanie do ustawy prawo ruch drogowy prawnych podstaw kontroli. Tam są zapisane dwie takie sytuacje, kiedy ktoś popełnił wykroczenie, ale albo stwarza jakieś niebezpieczeństwo. Ale tutaj jesteśmy skłonni do dyskusji i myślę, że w pracach w Sejmie przyjdzie policjant i jeśli się okaże, że jakieś zadania, które posiada policja, nie będą realizowane przy takich podstawach prawnych, to uległo ono rozszerzeniu. Więc nie upieramy się, aby było jak w Ameryce, aż tak, ale upieramy się przy tym, aby były jakieś podstawy, a nie pełna rutyna. Jeżeli szukacie uchodźców w bagażnikach, jest taka akcja, to proszę bardzo, otwieram bagażnik, jest taka akcja i jadę dalej, ale nie, że on jeszcze później luzy w kierownicy, aż coś mi znajdzie i minęło, że mandat, bo takie wytyczne dostał. Chodzi o to, żeby to zdefiniować. Tu jesteśmy otwarci, bo bardzo możliwe, że jako kierowcy nie znamy wszystkich zadań, jakie policja ma do zrealizowania i być może takie uformowanie tego przepisu no, nie spełni oczekiwań policjantów, więc być może tam trzeba coś dopisać. Jesteśmy otwarci. Skupiamy się na takich grubych rzeczach, tymczasem te, które sprawiają, że jeździ się trudniej, że jest więcej korków, że stwarzane jest częściej niebezpieczeństwo, uchodzą bardzo często płazem. To leży u podstaw chorego systemu, naszym zdaniem. Tak. No nikt nie zwraca uwagę, czemu się dziwię, że projekt likwiduje też administracyjne zatrzymanie prawa jazdy przez starostę. To, na czym obradował niedawno Trybunał Konstytucyjny, teraz sobie uświadomiłem. Też protestujemy przeciwko takiemu zatrzymywaniu, gdzie nie bada się niczego. Podstawą zatrzymania bezwzględnego prawa jazdy na 3 miesiące jest kwit od policjanta. No, czyli teoretycznie dowolny policjant może napisać dowolny kwit na dowolnego obywatela i starosta na pewno zatrzymał prawo jazdy. Zamiast Biblię czytać, to wolą komputer oglądać. Ale to nic nie da, bo prawo jazdy już pan nie ma. W tej chwili najczęściej takie prawo jazdy jest zabierane za to, że ktoś przekroczy limit dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym i prawo tutaj przepis mówi jasno. Tak, samo zaostrzenie przepisów dotyczących poruszania się w obszarze zabudowanym jest słuszne. Dlatego, mówiąc kolokwialnie, przenieśliśmy ten przepis w projekcie z przepisów administracyjnych do przepisów karnych. Do artykułu 92a, który dodaliśmy możliwość zastosowania przez sąd środka karnego. Żydzi dawno stracili wiarę, bo już nie mają wiary. Niekoniecznie, bo skala, czyli bezpieczeństwo społeczne szkodliwości, no może być różna. Może być jakiś jeden dom w oddali, ale obszar zabudowany. Ale tu jeszcze coś jeszcze istotniejszego jest. Projekt w końcu porządkuje kompetencje poszczególnych organów państwa w zakresie ruchu drogowego. Przede wszystkim policja nie jest organem sądowym właściwym do zatrzymania prawa jazdy. W trybie administracyjnym prawo jazdy zatrzymuje nam starosta. W trybie karnym sąd, a policja jest organem bezpieczeństwa. Więc przede wszystkim należy rozróżnić posiadanie dokumentu prawa jazdy od posiadania uprawnień do kierowania. To, że policja nie zaczyna prawa jazdy, nie powinno i nie może skutkować, że ja nie mam uprawnień. Jadę dalej, dostaję kwit, że nie został zatrzymany. Ja nadal mam uprawnienia. Więc policja zamiast dbać o bezpieczeństwo, wyręcza sądy. Bawi się w statystykę ilości zatrzymanych praw jazdy czy dowodów stacyjnych, a to jest domena bądź sądu, bądź starosty. Więc tak, a ta rychliwość to wcale nic dobrego. Tyle krzywdy ludzkiej zbędnej. No co za różnica, kiedy ta kara będzie miała miejsce, czy natychmiast, czy za pół roku. No ona ma być nieuchronna. Ma być nieuchronna i skuteczna i ma być pod kontrolą sądu, tak, aby także argumenty drugiej strony zostały przedstawione, bo być może ktoś został skrzywdzony. Skoro o dokumentach prawa jazdy mówimy, to jeszcze by ostatnia dosyć istotna sprawa, czyli jazda bez dokumentów. Dotychczas wiązało się to z nałożeniem mandatu karnego. Państwo proponują, że skoro mamy XXI wiek i mamy bazę CEPiK, to bardzo prosto można sprawdzić, czy ktoś te dokumenty ma, czy nie. W tej
chwili bardzo dużo kontrowersji wzbudza to, że kierowcy jeżdżą bez polisy OC, bo przypomnijmy, nie ma takiego obowiązku, ale nie wszyscy policjanci jeszcze to wiedzą, bo po to jest baza CEPiK, żeby można było sprawdzić, czy pojazd jest ubezpieczony. Tak, no chociażby dzięki ubezpieczeniowemu funduszowi gwarancyjnemu. To jest też Państwa zdaniem relikt. Takie karanie mandat nie jest wielki, bo to jest tylko 50 zł za nieposiadanie dokumentu. Ale relikt, to znaczy, że było jasne, obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy pozostaje jako obowiązek prawno-administracyjny. Natomiast proponujemy zniesienie sankcji karnej mieszczącej się w artykule 95 KW. W projekcie to konsultowaliśmy z adwokatami, jak to ująć, czy więc w projekcie zapisane, że było jasne, że obywatel, który nie będzie miał przy sobie tego dokumentu, no, naraża się na pewne niewygodności związane z tym procesem ustalenia. Tak, no, zakładamy, że w każdym pojeździe policyjnym jest możliwość połączenia się z CEPiK-iem, ale gdyby nie było, no to kierujący musi się pogodzić z tym, że na przykład no, zostanie podwieziony do najbliższego komisariatu w celu, albo poproszony, żeby pozostał. No to już te rozwiązania są... Aż do chwili zweryfikowane. No, zweryfikowane posiadania tych uprawnień i tyle. To sytuacje troszkę wymyślone, bo taki policjant, który jest na służbie, ma kontakt z CEPiK-iem, ale i tam nawet jest dużo negatywnych głosów, po co to przecież wszystko mają. No nie, policjant jest policjantem także na urlopie, na wakacjach, na czasach i w ogóle i też może z jakichś powodów poddać kogoś kontroli ruchu drogowego, będąc bez munduru i bez niczego i nie będzie miał możliwości. Chciałbym uwzględnić wszystkie sytuacje. Jest jakieś podejrzenie, że ktoś jeździ bez uprawnień. Tylko panie profesorze, jedna z takich sytuacji to jest taka, że w dalszym ciągu funkcjonuje prawo, na podstawie którego możemy stracić prawo jazdy, bo przekroczyliśmy o 30 km prędkość. No nie będzie. Projekt będzie w życiu. To nie. Będzie tylko możliwość, będzie tylko fakultatywna możliwość. Sąd będzie mógł zastosować środek karny, jako fakultatywny, a nie obligatoryjny, po wydaniu wyroku. Czy tak, tylko chodziło mi o to, że wówczas duża część kierowców może zacząć jeździć bez dokumentu, gdyby to prawo dalej funkcjonowało, bo w ten sposób uniknie zabrania na miejscu przez załogę radiowozu dokumentu po przekroczeniu, bo powie, nie mam przy sobie, przykro mi. Ale jeżdżą, ja też nie jeżdżę z prawem. Sorry. Ja mam notarialny odpis i sobie z tym odpisem jeżdżę. Ode mnie policja żaden prawo jazdy nie otrzyma. Nie ma takiej możliwości. Ja nie będę ryzykował swojej pracy. Nie namawiam nikogo do tego, bo to może powodować jakieś komplikacje, ale ja nie okażę, że za dużo widziałem. Naszym gościem był pan profesor Artur Mezglewski ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Bardzo uprzejmie dziękuję. Autopromocja. Pracowanie. Radio 24. Żydowska przyszłości jest znacznie trudniejsze niż komentowanie tego, co się już zdarzyło. Ci, którzy mylą się w swoich przewidywaniach, często są potem piętnowani i wykpiwani. Niesłusznie, bo nie myli się ten, kto nic nie mówi. Dlatego podejmiemy ryzyko tworzenia prognoz w programie Wróżenie z faktów. Co tydzień będziemy się starali przewidzieć, co w nadchodzących dniach będzie ważne, ciekawe, może nawet przełomowe. Wróżenie z faktów zapraszam do Polskiego Radia 24 w każdą niedzielę o 18.15. Łukasz Warzecha, do usłyszenia. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Adrian Nacalińska-Czaniecka, zapraszam. Nie jest planowane spotkanie prezydenta z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej w sprawie ekshumacji, mówi prezydencki minister Marek Magierowski. Wczoraj Andrzej Duda mówił w Polsat News, że nie odmówi, jeśli rodziny smoleńskie będą chciały się z nim spotkać w tej sprawie. Marek Magierowski mówił w radiowej Trójce, że prezydent osobiście przeżył katastrofę smoleńską. Pan prezydent stwierdził wczoraj rzeczywiście, że nie wyklucza takiego spotkania, natomiast w tej chwili takie spotkanie nie jest planowane. Dla pana prezydenta to jest oczywiście także niezwykle trudna emocjonalnie sprawa, ponieważ w katastrofie smoleńskiej stracił wielu przyjaciół. Pracował wszak w kancelarii prezydenta w chwili, gdy doszło do tej tragedii. Prokuratura oczywiście prowadzi swoje działania i pan prezydent rzeczywiście nie może wręcz ingerować w jej postępowanie. W tym miesiącu pod listem otwartym sprzeciwiającym się ekshumacji podpisało się około 200 osób, krewnych i rodzin 16 ofiar katastrofy smoleńskiej. Dziś w nocy cofamy czas o godzinę. I nie chcą czytać, no takie głupoty, wie, wojskie można na tym zarobić. Czas zimowy jest właściwy dla geograficznego położenia Polski. Że można jeszcze zarobić. Wprowadzono, by lepiej wykorzystać światło słoneczne. Na śmierć. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wskazuje, że o ile takie wytłumaczenie było uzasadnione kilkadziesiąt lat temu, to obecnie zmiana czasu raczej powoduje komplikacje.
w transporcie kolejowym przy przechodzeniu z czasu letniego na zimowy pociągi pasażerskie, które są na trasie w chwili przestawiania zegarów, muszą wydłużyć swój postój o około godzinę po to, aby dalej potem jechać zgodnie z rozkładem jazdy. Podobne sytuacje są w ruchu lotniczym, a banki na przykład, aby uniknąć problemów, z reguły na ten czas zmiany blokują po prostu dostęp do swoich usług. Monika Kurtek wskazuje jednak, że kwestie zmiany czasu reguluje prawo unijne, więc odejście od tego zabiegu wymagałoby konsultacji międzynarodowych. Dwóch polskich pianistów w finale pierwszego międzynarodowego konkursu szopenowskiego dla dzieci i młodzieży, który odbywa się w Pekinie. Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowało się 6 osób. Prócz dwojga Polaków, czwórka chińskich pianistów. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Do finału pierwszej edycji konkursu zakwalifikowali się Łukasz Dyrdy oraz Piotr Pawlak. W przesłuchaniach wzięło udział kilkudziesięciu młodych pianistów, głównie z Chin i Polski. Konkurs odbywał się w Centralnym Konserwatorium Muzycznym w Pekinie. Jury konkursu przewodniczy polska pianistka i pedagog profesor Katarzyna Popowa-Zydroń. W ubiegłym roku w Warszawie przewodniczyła ona międzynarodowemu jury 17. konkursu szopenowskiego. Przygotowania do pierwszej edycji konkursu dla dzieci i młodzieży w Pekinie trwały wiele lat. Współorganizatorami wydarzenia są Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Instytut Polski w Pekinie. Nazwisko laureata pierwszej edycji konkursu poznamy w niedzielę. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Taipei. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A na naszym zegarze już 3 minuty po pół do 16. Polskie Radio 24. Magazyn motoryzacyjny. W bardzo szczególnym dniu, w sobotę, która tak naprawdę inauguruje długi weekend związany z Dniem Wszystkich Świętych, a więc czas, kiedy naprawdę na drogach jest niezbyt bezpiecznie, zresztą to delikatnie powiedziane. Bezpiecznie jest, owszem, ale tylko w tych latach, kiedy w okolicy 1 listopada spada śnieg, wtedy dziwnym trafem wszyscy Państwo potrafią wzmóc czujność i zachować dużo więcej zdrowego rozsądku niż zazwyczaj. Jak jechać, żeby dojechać w całości i wrócić. Biblii nie chcą czytać, a bzdury będą czytać. Jest to jakiś demon. Na tym zarobi. Świadomy kierowca.pl. Kłaniam się. Dzień dobry, witam panie i panów kierowców. Tak jak tutaj żydowska Warszawa, Państwo zobaczą, gdzie nie ma świadków Jehowy. I co roku okazuje się, że nie wyciągamy wniosków z tego, do czego doszło na drogach do mniej lub bardziej tragicznych wydarzeń. Tymczasem okazuje się, że naprawdę niewiele trzeba, żeby ten poziom bezpieczeństwa poprawić. Wszystko leży w tym cudownym urządzeniu, które wozimy, mam nadzieję, ze sobą między uszami. Nazywa się mózg. No, oprócz jego wożenia warto z niego korzystać. To jest takie urządzenie, które w odpowiedni sposób wykorzystane potrafi naprawdę zdziałać cuda. Natomiast to, że z roku na rok specjalnie dużo się nie zmienia, nadal ludzie giną na ulicach, nadal spieszymy się w sposób nieprawdopodobny. Ten współczesny pęd życia, to ciśnienie, które nas otacza i presja społeczna powoduje, że przenosimy te wszystkie zachowania na drogę. No dobrze, ale mamy w perspektywie 4-5 dni wolnego luzu, w perspektywie odwiedziny grobów najbliższych osób, spotkania rodzinne, a więc klimat raczej sprzyjający temu, żeby wyluzować. No więc tego nie jestem w stanie zrozumieć, jak ludzie pędzą na wakacje, pędzą na długie weekendy, pędzą na święta po to, żeby wyluzować, żeby się odstresować. Jeżeli to robi kontynuowane korzystanie, umarłych do żywych. Nie wolno było im wierzyć, żadną duszę nie śmierci. To był Platona wymysł potem. To ta niewielka inwestycja półtorej, dwie a to już przejęli, myślą, że Pana Boga złapali. Dobrze, ale bardzo często, co widać chociażby po wakacyjnych czy weekendowych powrotach typu autostrada A1 z północy na południe, wolimy postać 40 minut, godzinę w korku przed bramkami, niż pojechać drogą wojewódzką czy też krajową. No, komfort jazdy, boimy się dróg, których nie znamy.
Tak, no ale to też jest związane z tym, że nie korzystamy z tych urządzeń, które mogłyby nam w tym pomóc. To, od tego jest nawigacja, która jest, nie musi być zamontowana w samochodzie na stałe, może być w telefonie i poprowadzi nas jak za rękę właśnie po tych nieznanych szlakach. Komfort jazdy autostradą jest bardzo wysoki, natomiast no, z tego komfortu korzystają w takich intensywnych dniach. No, większość kierowców lubi wybrać właśnie tego typu drogę i niestety musimy z nimi spędzić tam sporo czasu. No, chyba, że wybierzemy właśnie alternatywną trasę. Tak jak wspomniałem, to podróże na groby najbliższych, spotkania rodzinne, ale i wyjazdy całymi rodzinami. Czasami taka atmosfera w samochodzie nie sprzyja bezpiecznemu podróżowaniu. No, to jest... To jest miejsce, ten samochód w trakcie podróży, to jest miejsce, w którym rozgrywa się wiele rzeczy naraz. Rozmowy, płacz, nerwy, telefony lub całkiem miła atmosfera, do tego jakaś głośniejsza muzyka, to wszystko powoduje, że kierowca na niebie jest wielki nieruchomy krzyż. Rozprasza swoją uwagę. I to nie są czcze słowa, bo taka jest funkcjonalność tego cudownego urządzenia, o którym przed chwilą mówiłem. Ja myślę, że możemy zrobić w tej chwili taki prosty eksperyment. Ci, którzy prowadzą w tej chwili samochód, niech spróbują sobie przypomnieć sytuację, w której prowadzili auto w bardzo gęstej... A czy on jest Boży, to znowu ktoś tutaj kilka osób, na tym zarobić może. Śpiewają, ktoś rozmawia wszystko, wjeżdżacie w taką mgłę, nic nie widać, totalnie. Mleko i mówicie do wszystkich na prośbę o to, ty podgłoś, to jest fajny kawałek w radiu. Prosicie, delikatnie mówiąc, żeby wszyscy z nami i ściszacie muzykę i wszystkie swoje zmysły kierujecie przed samochód, czyli rozmowy z pasażerami przez komórę, nie ma znaczenia w jaki sposób, rozpraszają, zabierają to, co cenne, czyli ta pełna koncentracja. Więc czym się różni ta jazda na co dzień od takiej jazdy właśnie we mgle? Te same zjawiska mają miejsce, jeżeli chodzi o rozproszenie uwagi kierowcy, czyli jeżeli chcemy być kierowcą, który kontroluje to, co się dzieje na drodze, który przewiduje pewne zdarzenia, no musimy być maksymalnie skupieni na tym, co przed nami, a nie tym, co w samochodzie. A jeżeli jeszcze kilka osób ma prawo jazdy na pokładzie, to czują się w obowiązku, żeby nam podpowiedzieć, jak mamy jechać, bo to taki bezwarunkowy dla niektórych odruch, jak to, że jak ja się przesiadam z lewego fotela na prawy, to też wciskam pedały, tak? Mimo, że nie mam ich pod stopami. To też potrafi deprymować. Ile można na tym zarobić? Jeżeli ktoś przejął stery tego naszego okrętu, to trzeba mu zaufać, a nie podpowiadać i pouczać. Lubię porównanie z lotnictwem, czyli z sytuacją, w której pilotów w kabinie są na chwilę przed lądowaniem. Na pokładzie mają 150 osób. Zresztą bez względu na ilość tych osób na pokładzie, moment lądowania jest szczególnym momentem w trakcie całej podróży samolotem. To jest moment, w którym kompletnie wyłączana jest łączność radiowa. Załoga, która nie siedzi za sterami, opuszcza kabinę pilotów. I następuje to, co jest najważniejsze, pełna koncentracja na całym procesie lądowania. I lubimy porównanie tego momentu lądowania do jazdy samochodem, bo jazda samochodem to jest permanentny stan lądowania. My non-stop jesteśmy atakowani z każdej strony przez różne sygnały, przez innych uczestników ruchu drogowego. To jest ten czas, kiedy powinniśmy w 100% być skupieni na tym, co wokół nas, nie tyle przed nami, obserwować, podejmować decyzje, przewidywać i w ten sposób bezpiecznie podróżować. No tak, ale czasami nie jesteśmy asertywni, a nasi pasażerowie nie rozumieją, że to nie wynika z naszej niesprzyjemności, więc staramy się być towarzyscy i rodzinni. Czasami płacimy za to zdrowiem lub nawet życiem, jeżeli sprawy przybiorą zły obrót na drodze. Wsiadamy do auta i zachowujemy się prawie tak jak w czasach autobusów ogórków, kiedy był wielki napis. Przywiąza na będzie to takie gadanie, wiecie państwo, baranie. Napisów myślę, że trafi do nas na kolekcję koszulek. Rozmowę. Tak, przywiąza będzie zaraz. Gadanie, baranie. To jest
to jest to. Tu się nic nie zmieniło. Nadal ta ewolucja człowieka i nasz rozwój nie... No to trzeba zarazić Nostradamusem. Biblia nie. Biblia wam niepotrzebna. Rozgadamy się i przegapimy znak i pytamy. Widzieliście, co tam było napisane? Nikt nie potrafi na to odpowiedzieć. No kurczę, minąłem zjazd, mogę jechać dalej. Czy coś mi się pokiełbasiło i będę musiał nadłożyć drogi? To też jest ciekawy efekt, prawda, że ludzie, którzy by nie trzymają rąk na kierownicy, nie są skupieni na jeździe, tylko siedzą na fotelach pasażerów, myślą o wszystkim innym, tylko nie o tym, że jesteśmy cały czas współuczestnikami ruchu. Warto to pamiętać, wziąć sobie do serca po to, żeby wrócić w całości i w pełni zdrowia. Wyjeżdżamy z całymi rodzinami, jak już wspomniałem, bardzo często mamy na pokładzie małe, bardzo małe dzieci. I tu też jest bardzo duże pole do popisu, jak możemy się przygotować, żeby ta podróż przebiegała nam bezpiecznie. Bo wiemy z doświadczenia i jak rozumiem prawdopodobnie podczas szkoleń też to wychodzi, że ludzie, którzy bardzo kochają swoje dzieci i zrobili dla nich wszystko jakoś dziwnym trafem, zapominają o tym albo nie zdają sobie sprawy z tego, jaką krzywdę mogą zrobić, przewożąc te dzieci nieprawidłowo własnym autem. Rodzina, dzieci, hoteliki, samochód. To jest kombinacja, która często się zbliża. Jest śmiertelną pułapką. Jest gdzieś tam psiak w przedziale kombi często. Szarej, warszawskiej. I w ogóle bagaże, które towarzyszą nam w tej podróży, ale rozpoczynając szkolenie u nas w strefie właśnie związanej, poświęconej hotelikom dziecięcym, lubimy zacząć spotkanie z ludźmi pytaniem bezpośrednio do której z mam, która nam towarzyszy. To nie trzeba co ludzi zastraszać, tylko jest ładniej powiedziane. To, co człowiek sieje, to i rządź będzie. A przecież nasi święci bracia nie wierzą w takie przepowiednie świeckie, pogańskie, prawda? Bo każdy wiadomo coś może wywróżyć, ale może jak cyganka też oszukać. Przecież sobie zrobi krzywdę. Po co ludzie mają być jak cyganie, chociaż cyganka teraz na złoto wyszła, potrafi się zachować, jest kultura. A Edyta nasza górnia, dziecko do samochodu i albo nie korzystamy z fotelika, albo wsadzamy dziecko na samej podkładce. No i mama mówi, no ale przecież jest to zgodne z przepisami. Ja mówię, to prawda, mandatu pani nie dostanie za przewożenie dziecka na takim urządzeniu zabezpieczającym, ale w żaden sposób pani działanie nie poprawia ani komfortu jazdy, bo ten sam 15 zł podstupnik jest tak samo twardy jak kawałek stołu. Równie dobrze można wieźć dziecko na książce telefonicznej w samochodzie. Czyli nie mamy ani ale też w żaden sposób głowa dziecka nie jest chroniona przy bocznym uderzeniu, nawet takim niewielkim, pod jakimś sklepem na parkingu wyjeżdżamy z miejsca parkingowego i ktoś nie zauważył tego manewru, uderza w bok. Co się dzieje z głową pani dziecka? No i tu rozpoczyna się proces myślenia, co się dzieje z głową pani dziecka. No przede wszystkim ta głowa będzie próbowała wybić boczną szybę w samochodzie, uderzy na pewno w drzwi, jeżeli tam jeszcze jest kurtyna powietrzna i zadziała w nieodpowiedni sposób, w nieodpowiednim momencie, to dziecko jest w tym momencie narażone nie tylko na utratę zdrowia, ale też i życia przy takiej małej kolizji. Dlaczego prawodawca dopuścił stosowanie podkładek, skoro są one tak niebezpieczne? Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, że szczególnie biorąc pod uwagę, że jesteśmy społeczeństwem, które woli dokonać takiego zakupu za kilkanaście złotych bez świadomości tego, że może zrobić krzywdę dziecku, ale z pełnym uzasadnieniem tego, po co to robi. A robi to nie po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, ale przede wszystkim po to, żeby nie zapłacić mandatu. Przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. No jest jeszcze coś takiego, jak skoro robię coś, co jest zgodne z przepisami, to znaczy, że to jest bezpieczne. To jest taka pierwsza pułapka, którą wpadamy. Jeżeli kupujemy samochód, którego marka kojarzona jest silnie z bezpieczeństwem, to już zrobiliśmy drugi krok, zrobiliśmy naprawdę dużo, żeby to bezpieczeństwo poprawić. Ale to nie
gwarantuje nam sukcesu, tak naprawdę właśnie decyzje związane z tym, w jaki sposób konkretnie to dziecko jest tam przewożone w środku, w tym samochodzie, stanowi o tym, czy my tam dojedziemy, dokąd zamierzamy. Kolejną pułapką jest to, że praktycznie większość osób, które prowadzą samochód, jak ma gdzieś blisko, to uważa, że w ogóle tu, gdzie jest blisko, w tym terenie, w którym mieszkamy, to jest bezpiecznie. No ale ja mam gdzieś blisko. Znowu to jest syndrom tego znanego terenu, tak jak podróżujemy tylko znanymi drogami, mimo że są niemiłosiernie zatłoczone. Ja mam gdzieś blisko, każdy ze słuchaczy ma gdzieś blisko, ty Mariusz masz gdzieś blisko, jak sumujemy to blisko, to wszędzie jest bezpiecznie. A pomimo tego te wypadki mają miejsce. Dzisiaj do końca dnia zginie co najmniej 8 osób. Jutro też. Każdy z nas, kto włącza się do ruchu, bierze udział w tej loterii. Nie wiemy. Nikt z nas nie zaplanował dzisiaj wypadku, tym bardziej jutro czy pojutrze. Nasze plany życiowe, rodzinne, osobiste i zawodowe w ogóle nie uwzględniają sytuacji. Pamiętajmy o tym również, mocując dziecko w foteliku, i znowu apel do mam, które są przewrażliwione na punkcie tego, czy dziecku nie będzie za gorąco, za ciasno, za duszno. Nie, pasy szelkowe w foteliku dla dzieci mają być ciasno upięte, tak jak biustonosz, o czym zawsze mówi z uporem maniaka Paweł Kurpiewski z Fotelik Info. Tak jak biustonosz, tak mają pasy szelkowe naszego dziecka przylegać w foteliku, tylko wtedy gwarantuje to bezpieczeństwo. No i druga sprawa, zrobiło się chłodno, pakujemy kurtki. Nie zdejmujemy tych kurtek w samochodzie, mimo że przecież auta mają bardzo wydajne, współczesne ogrzewanie i temperatura około 20 stopni nie jest tam niczym nadzwyczajnym przy dzisiejszej aurze, a mimo to jadąc 300 km dziecko jest opakowane jak kosmita. No, wiadomo, że na samym początku podróży samochód nierozgrzany, w środku jest zimno, wsiadamy w tych kurtkach, ale są pewne czynności, które każdy z nas może wykonać, żeby zwiększyć właśnie swoje szanse na przeżycie, czyli jeżeli zapinamy pasy, to starajmy się je zapiąć w ten sposób, żeby nie były na kurtkach puchowych naszych czy dzieci, tylko po prostu wyciągnijmy tę kurtkę, nie rozpinając jej, tak żeby pas biodrowy dotykał do bioder zarówno dziecka w foteliku, jak i nasz, i dzięki temu uzyskujemy efekty właśnie przylegania pasa biodrowego do bioder. To ważne. Ten pas się nazywa biodrowy, jeszcze raz to podkreślę. Gdyby miał leżeć na brzuchu, nazywałby się brzuchowy, brzuszny, różne są kombinacje, ale nadal jest biodrowy. Więcej kości mamy w biodrach niż w brzuchu i to jest punkt styku, to jest miejsce, które sprawi, że w sytuacji dachowania czy przewrócenia się po prostu samochodu na dach, to właśnie ten pas biodrowy będzie trzymał nasz tyłek i tyłek dziecka najbliżej siedzenia. Na tym nam zależy. Jeżeli ten pas będzie na kurtce, to ta odległość pasa od ciała, od bioder... Ciało się wyślizgnie po prostu. I może się wyśliznąć, ale ponieważ praktycznie codziennie wykonujemy te eksperymenty, dachujemy, bardzo lubimy rodzinne dachowania, to słuchajcie, przewrócenie samochodu na dach sprawia, że nasza głowa niebezpiecznie zbliża się do dachu, tak naprawdę do asfaltu, więc całym ciężarem ciała oprzemy się głową o dach, co może skutkować złamaniem kręgów szyjnych. Kobiety w ciąży, to też jest bardzo ważny temat, prawo dopuszcza jeżdżenie bez pasów, więc przyszłe mamy gremialnie z tego korzystają, chociaż badania mówią jasno, że więcej szkód wywoła niezapięty pas, jeżeli chodzi o płód w macicy, niż brzuch opięty tymi pasami podczas wypadku. To jest naukowo udowodnione, więc znowu Polska i chyba Rumunia są jedynymi wyjątkami w Europie, gdzie prawo dopuszcza takie zachowania. A skoro dopuszcza, to korzystamy. Powiem tak, bez najmniejszego cienia wątpliwości, jeżeli kobiety w widocznej ciąży mogą mieć niezapięte pasy, bardzo ryzykują życie swoje i dziecka. Zawsze, ale to zawsze zapinajmy te pasy i korzystajmy z takich specjalnych adapterów do pasów dla kobiet w ciąży. Ten adapter sprawia, że pas układa się bezpośrednio pod brzuchem, nie ma tendencji wchodzenia na brzuch. To jest proste rozwiązanie, bardzo tanie i bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o prawidłowe poprowadzenie pasów. Na szkoleniach często też śmiejemy się, że panowie w takiej widocznej ciąży gastronomicznej też mogliby korzystać z tych pasów. Jak to się nazywa? Garb piwny? Tak? Coś takiego. Wiemy, o czym mówimy, ale
ale faktem jest, że ten pas też tam potrafi się ułożyć na środku pępka. To nie jest bezpieczny sposób zapięcia pasa. Wiadomo, że ci, którzy przeżyli katastrofę, wyszli z niej bez szwanku albo zostali wyleczeni, przeszli rehabilitację. Jeżdżą inaczej, zachowują się na drodze inaczej, a przyjmują racjonalne argumenty, postrzegają rzeczywistość nieco inaczej. Zanim, proszę Państwa, dojdzie do takiej katastrofy, zanim dojdzie do prawdziwej tragedii, która zniszczy naszą rodzinę, być może warto pójść na takie szkolenie i pozwolić na symulatorze doprowadzić do dachowania, doprowadzić do zderzenia czołowego, doprowadzić w końcu do wybuchu. Barbie Baby Langstrom. Być może nie wiedzą, ale Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Ekstra. Jeśli chodzi o liczbę odpalanych poduszek powietrznych w ciągu roku, po to, żeby uzmysłowić ludziom, jak działa poduszka, która z jednej strony może uratować nam życie i dobrze, ale z drugiej, wtedy kiedy okoliczności są niesprzyjające, może nas zabić. No, udział w wypadku jest rzeczywiście silnym motywatorem do tego, żeby zmienić pewne zachowania. Ale jest to metoda edukacyjna, której kompletnie nie polecamy. Są inne sposoby na to, żeby doświadczyć. Czyli właśnie symulatory. Tak, to są symulatory, trenażery, to są różnego rodzaju stacje edukacyjne, gdzie nasza rola nie sprowadza się do tego, żeby powiedzieć, że ty zły, ty niedobry, ty źle robisz i tak dalej. Nie, umożliwiamy każdemu przekonanie się, doświadczanie własnym ciałem właśnie tych praw fizyki, które są, po to, żebyśmy w pierwszym kroku zrozumieli ryzyko. Dobrze. Z jaką prędkością uczestniczymy w wypadku w takim symulatorze? A symulator zderzeń jest takim, określamy go mianem podręcznego zderzacza hadronów, ale nie rozpędzamy go do takiej prędkości jak w CERN, żeby robić eksperymenty. No chyba nawet nie w takiej, jak w obszarze zabudowanym. Natomiast pozwalamy zaraz po takim symulowanym zderzeniu z przeszkodą nieodkształcalną uczestnikowi, zadajemy pytanie, jak jemu się wydaje, jak szybko jechał. No i tutaj klasyka jest taka, że między 20 a 50 km na godzinę to zdecydowanie 90% uczestników tego eksperymentu. I tak silne jest uderzenie. Tak silne uderzenie. Tak, i bezwładność ciała wbijającego się w pas. I ciała, i głowa leci do przodu i to jest niesamowite. Tu jest i huk, i jednocześnie jest to przeciążenie. No i te deklaracje 20 kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, a my rozpędzamy się tam maksymalnie do 6 km na godzinę. Czyli szybki krok. Czyli taki marszowy. Tak, taki marszowy krok i mamy zderzenie właśnie bez żadnych stref gniotu, bez przemieszczania się pojazdów. Czyli 6 razy 9 to jest 60, możemy sobie wyobrazić, że... Nie, no 60 w czołówce nie mamy dużych szans, żeby przeżyć. Na zewnątrz będziemy nadal być może atrakcyjnie wyglądali, natomiast narządy zewnętrzne, które transportujemy, rzadko o tym myślimy, nie oszuka bezwładność, organy się odrywają po prostu wewnątrz organizmu, powodując niemal natychmiastową śmierć. A ta jakby ilość posiłków, jak również pewne przerwy między posiłkami i ich skład, to no, po prostu ma to wszystko znaczenie. No najgorsze są takie przekąskowe, że tu sobie coś zjem, a potem, bo nie mam czasu, a dopiero zjem za 2-3 godziny, też nie wiadomo, co to będzie. Także no, ta regularność jakby posiłków jest również ważna. No to w takim razie teraz o tej profilaktyce. No, po pierwsze, rodzice, ich wiedza, ich świadomość, które mają identyczny wpływ na to, co jedzą dzieci, jak się zachowują i też jakich nawyków nabierają. Dwa, regularność jedzenia. To jest rzeczywiście jeden z najważniejszych problemów. Tak. Ja obserwuję różne dzieci, które przychodzą z rodzicami do mnie. Są to małe dzieci do drugiego roku życia i bardzo często jest tak, że te dzieci jedzą bardzo często. To jest właściwie co 2-3 godziny jakaś mała przekąska. A wobec tego policzę sobie, albo poproszę mamę, żeby mi napisała ilość tych posiłków. Z doktor Alicją Karnej z Instytutu Matki i Dziecka rozmawiał Krzysztof Szybowski. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Zbliża się 16:15. Już teraz zapraszam Państwa do Świata Czworonogów. Polskie Radio 24. Dzień dobry Państwu, Aleksandra Szywała. Zapraszam do wysłuchania audycji Poznajmy się, czego między nami zwierzętami. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie jesień życia naszych czworonożnych podopiecznych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat długość życia zwierząt towarzyszących, psów, kotów, wydłużyła się. Zjawisko to jest szczególnie widoczne u kotów.
Jeszcze kilkanaście lat temu kot przebywający obok domostw człowieka przeżywał średnio 7 lat. Obecnie koci pacjenci 15-16-letni nie są w lecznicy niezwykłym zjawiskiem. Psi rekordzista w długości życia miał 27 lat, a koci 32. Czy w związku z tymi zmianami my, jako opiekunowie, powinniśmy zmienić formę opieki nad kocimi i psimi seniorami? O tym, czym jest proces starzenia, jak prawidłowo sprawować opiekę nad zwierzakami seniorami, porozmawiam dzisiaj z moim ekspertem, lekarzem weterynarii, internistą, anestezjologiem, panią dr Marią Chmielewską. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, od kiedy, od jakiego wieku mówimy o fizjologicznym starzeniu się u psów i kotów? Definicja starzenia u psów i kotów jest trudna do pojęcia. Zazwyczaj o starszym zwierzęciu mówimy wtedy, kiedy nasz koci psi przyjaciel kończy 7-8 lat. Natomiast starość u psów szczególnie jest bardzo różna w zależności od rasy. Większe rasy starzeją się znacznie szybciej. W okolicy 6 roku życia już możemy zobaczyć pierwsze oznaki starzenia u naszych psich przyjaciół. Natomiast u kotów ten etap zazwyczaj zaczyna się po 8 roku życia. Bardzo często trafiają do nas w tej chwili pacjenci dużo, dużo starsi niż 7-8 rok życia. To są pacjenci 13-letni, 15-letni, u kotów nawet 18-19-letni. Dlatego ten temat tak jest ważny i tak bardzo wymaga od nas uwagi. Myślę, że dla właściciela, który ma zwierzaka 5-letniego, 6-letniego, dużej rasy, to może być spore zaskoczenie, jak dostanie informację, że to jest senior. No tak, no, musimy o tym pomyśleć w trakcie dokonywania wyboru zwierzaka, szczególnie jeśli chodzi o duże rasy psów. To są zwierzęta, które oprócz tego, że zestarzeją się znacznie szybciej niż małe rasy, są też dużych rozmiarów. To też sprawia pewne trudności w opiece nad pacjentem geriatrycznym, jeśli chodzi o duże rasy, szczególnie z tego względu, że obserwuje się taką zależność posiadania starszych zwierząt, która głównie dotyczy również starszych ludzi. Bardzo wiele z nas powyżej 40-50 roku życia ma zwierzęta, które zaliczamy do seniorów. I to stwarza pewne uwarunkowania, którym powinniśmy poświęcić czas. Czy w takim razie jest proces starzenia? To jest proces, który głównie polega na zachowaniu pewnej równowagi do momentu, kiedy w naszym organizmie, czy w psim, kocim organizmie przeważają procesy odbudowy i regeneracji. Do tego momentu mamy pewną homeostazę, czyli równowagę. W momencie, kiedy procesy degeneracji i wyrodnienia zaczynają przewyższać te odbudowy, wtedy zaczyna się nasza psia i kocia starość. Propaganda za propaganda. A jak postępować z tymi kocimi seniorami? Jak możemy zwiększyć komfort ich życia? Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę, jakie problemy dotyczące starszego wieku towarzyszą naszym psom i z czym tak naprawdę nasi przyjaciele się borykają. Głównie są to problemy związane z utratą pewnych funkcji, głównie pogorszeniem wzroku, pogorszeniem słuchu. Mamy bardzo duże problemy u naszych starszych pacjentów z chorobami zwyrodnieniowymi dotyczącymi kręgosłupa, stawów biodrowych. To są pacjenci, którzy gorzej się czują na śliskich powierzchniach ze względu na gorszą percepcję taką motoryczną. To są pacjenci, którzy niestety często mają też problemy z utrzymaniem swoich potrzeb fizjologicznych. Częściej wymagają spacerów w celu oddania moczu. Czasami nie kontrolują oddawania moczu i wszystkie te kłopoty wynikające z utraty pewnych funkcji organizmu mogą dla właściciela stać się wyzwaniem. Jakie najczęściej błędy popełniają opiekunowie starzejących się kotów i psów? Chcąc rozmawiać o błędach opiekunów, musimy najpierw przedstawić problemy, z jakimi dany opiekun się zderza, mając psa i kota seniora, dlatego że błędy często wynikają z niewiedzy właściciela zwierząt. Starszy pacjent, szczególnie psi, to jest pacjent, który wymaga troszkę innego rodzaju ruchu niż do tej pory. I tutaj mamy takie dwie skrajności. Mamy opiekunów, którzy do tej pory uprawiali bardzo czynny wysiłek fizyczny. Są to opiekunowie, którzy sami są aktywni fizycznie, dużo biegają, jeżdżą na rowerze. Ich zwierzęta do pewnego momentu nadążały, natomiast w tej chwili
ich sprawność motoryczna już się powoli pogarsza. I to nie są psy, które powinny być eksploatowane tak silnie jak do tej pory. Biegać 10 km, biegać przy rowerze. Ruch jest bardzo ważny i to jest właśnie ten jeden z błędów, który popełniamy mając starszego pacjenta w domu. Myślimy o tym, że to jest pacjent, który już nie wymaga aktywności fizycznej, ale nie może to być aktywność nadmierna. Z drugiej strony, to o czym wspomniałam, bardzo często jest tak, że mając przed sobą starszego pacjenta, kociego, psiego, myślimy o tym, że to jest pacjent, który dużo śpi i nie powinniśmy go niepokoić, nie powinniśmy zapewniać mu żadnej aktywności fizycznej, bo jest stary. To też nie do końca jest prawdą. To są pacjenci, którzy powinni się ruszać, powinni mieć cały czas stymulację i taką typowo ruchową fizyczną, ale też stymulację psychiczną, intelektualną. I tu jest ten podstawowy błąd właścicieli właśnie w nierozumieniu potrzeb starszego zwierzęcia, nierozumieniu faktu, że starsze zwierzę bardzo dobrze potrafi się uczyć, potrafi wykonywać świetnie różnego rodzaju aktywności fizyczne, tak jak na przykład u psów tropienie albo chodzenie po śladzie, które nie nadwyręży jego starszych sforowanych kości, jeśli tak to możemy ująć. Natomiast zapewni mu dodatkową stymulację układu nerwowego, stymulację mózgów i zapewni podtrzymanie tych form. Oczywiście! Właśnie będzie się czuł zadowolony i zwycięzcą, jeżeli coś odnajdzie, tak? No i nasze relacje z takim pupilem też na pewno będą znacznie lepsze, bo my też mamy jakiś cel, mamy... Możemy być siebie dumni z naszego pupila, który ma lat 15 plus, a wykonuje drobne sztuczki, chodzi po śladzie. Oczywiście tu też bierzemy pod uwagę zmiany dotyczące narządu wzroku, słuchu. To jest bardzo ważne. I tu też rozmawiając o błędach właścicieli, musimy o tym bardzo często pamiętać, że to są pacjenci, którzy w trakcie spacerów mogą się zgubić, bo nie słyszą naszych poleceń. Normalnie, no rzymskie, mogą mieć jakiekolwiek problemy ze wzrokiem, mogą nie widzieć pewnych przeszkód, mają problemy z pokonywaniem pewnych przeszkód w pomieszczeniach, wtedy kiedy jest gorsze światło. I musimy skupić się na tym, żeby ta opieka nad naszym pacjentem była jak najbardziej bezpieczna. A co z kocimi seniorami? Koci seniorzy są niestety pomijani bardzo często w dyskusjach, dlatego że kot jest pacjentem, jest zwierzęciem, które jest bardzo skryte i bardzo łatwo przegapić u niego objawy dyskomfortu, objawy bólu, które często towarzyszą starszym kotom z chorobą zwyrodnieniową. To są zwierzęta, które mają takie zachowania stadne, które każą im unikać pokazywania bólu i trzymać ten ból na wodzy. Często spotykamy się z kocimi pacjentami powyżej 13-15 roku życia, tak jak wspomniałam, z chorobą zwyrodnieniową stawów bądź kręgosłupa, u których jedynym objawem jest dłuższa ilość snu i wyobcowanie z takiego naturalnego sposobu bycia w trakcie dnia. To są pacjenci, którzy często nie wskakują na przykład na parapet, nie wskakują na swoje naturalne rejony bytowania. To może być na przykład jedyny objaw, który właściciel jest w stanie. To jest coś, co często jest jedynym objawem starości u kota, że kot nie wskakuje w miejsca, które do tej pory lubił. I bardzo możemy pomóc takiemu zwierzakowi, chociażby w ten sposób, żeby zapewnić mu dojście do tego miejsca ulubionego przez na przykład system poduszek, system pudełek ustawionych kaskadowo na zasadzie drabinki, tak żeby to wchodzenie jednak miało miejsce cały czas. My już troszkę zaczęłyśmy o tym mówić, o problemach, z którymi zdarzają się opiekunowie, ale może jeszcze byśmy to dokładniej zaakcentowały. Jak nasz zwierzak zaczyna się starzeć, to co się dzieje, jeżeli chodzi o jego procesy fizjologiczne i jego sposób postrzegania, czyli właśnie ten problem z utratą słuchu. Jakbyśmy chciały opisać starszego pacjenta, to możemy sobie wyobrazić tutaj zwierzę, które właśnie zaczyna mieć problem z pogarszającym się wzrokiem. Bardzo często mamy do czynienia z zaćmą starszych psów. U kotów jest to rzadki problem. Problem polega na tym, że zwierzęta z zaćmą często widzą gorzej w gorszym oświetleniu, czyli na przykład po zmroku, na klatce schodowej, w momencie, kiedy zgaśnie światło.
To są zwierzęta, które mają problemy z niedosłuchem. Często to, co właściciel zauważa, to jest fakt niewitania właściciela w progu w momencie, kiedy przychodzimy z pracy. Nie słyszą. Bo nie słyszą. Leżą sobie zwinięte w swoim koszyczku i mają te warstwy słuchowe mocno ograniczone. To są pacjenci, którzy mają problemy motoryczne, tak jak wspomniałam, czyli mają kłopoty na śliskich powierzchniach. Musimy pamiętać o tym, że zwierzęta na opuszkach łap mają sierść, która powoduje, że to jest taki efekt, jakbyśmy chodzili w skarpetkach po domu, po śliskiej podłodze. I to, że nie ma u nas dywanu, może dla takiego zwierzęcia być bardzo, bardzo dużym problemem w starszym wieku. To są również pacjenci, którzy mają gorszą zdolność do kontrolowania swoich potrzeb fizjologicznych, wymagają częstszych spacerów, wymagają bardzo często pomocy na schodach, podnoszenia bądź zniesienia ze schodów, to dotyczy szczególnie psów. Tutaj mówimy głównie o psach. U kocich pacjentów takim głównym problemem motorycznym jest na przykład powrót kotów wychodzących, kotów, które mają dostęp do podwórek, powrót do domu, który często polega na tym, że kot musi pokonać wysokość pół piętra, wskakując na okno. Przez 13 lat swojego życia robił to świetnie. W tej chwili już niekoniecznie jest w stanie sobie z tym poradzić, co daje nam zagrożenie w momencie, kiedy na przykład musi się salwować ucieczką przed innym psem czy kotem na podwórku. I tu też prośba do naszych opiekunów o właśnie przemyślenie sprawy jego powrotu do domu. Starsi pacjenci mają oczywiście gorsze funkcje i układu krążenia, układu oddechowego. Bardzo często cierpią na problemy związane ze stanem jamy ustnej. I to jest rzecz, którą myślę, powinniśmy często podkreślać my jako lekarze weterynarii, dlatego że właściciele, opiekunowie zwierząt nie zdają sobie z tego sprawy, że nieprzyjemny zapach z jamy ustnej bądź niemożność pogryzienia pewnego rodzaju pokarmu nie wynika z samego faktu, że to jest stare zwierzę i tak ma być, że on może teraz jeść tylko miękką karmę, bo jest po prostu stary. Tak się nie dzieje. On zazwyczaj ma problem z pogryzieniem suchej karmy, dlatego że ma problem z chorymi zębami i wymaga zabiegu stomatologicznego, dbania o jamę ustną. I tutaj, tak jak wspomniałam, rola lekarzy weterynarii w uświadamianiu pacjentów, uświadamianiu właściciela, na czym polega problem. Jeżeli właściciel przeczyta na przykład informację gdzieś w internecie, w prasie piśmiennej, że jest to stary pies i że właściwie niewiele da się zrobić, i boi się na przykład zabiegu, no bo zabieg jeżeli będzie już bardzo znowu bez narkozy. I tutaj myślę, że taki znowu opóra gojenia, to jest jakieś przeciwwskazanie co do wieku. Nie ma takiego stwierdzenia, gdzie możemy postawić kropkę nad i, czyli możemy powiedzieć, czy dany pacjent nie kwalifikuje się do danej procedury medycznej w znieczuleniu ogólnym. Podobna sytuacja, podejrzewam, dotyczy naszych starszych pacjentów ludzkich w medycynie człowieka. Oczywiście starszy pacjent wymaga zupełnie innego rodzaju znieczulenia. Ma mnóstwo różnych funkcji, chodzi o przebieg znieczulenia. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby odstąpić od zabiegu stomatologicznego, który ma za zadanie poprawić komfort życia pacjenta, zlikwidować źródło bólu, źródło stanu zapalnego. Ze względu na to, że jego metryka przekroczyła 13-14 rok życia. Większość naszych pacjentów stomatologicznych w tej chwili to są zwierzęta powyżej 15 roku życia. I fajnie by było, gdyby jednak ci pacjenci trafiali do nas w 8 roku życia na profilaktyczne badania i na coroczny przegląd stomatologiczny i wtedy jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej niż u pacjenta 15-17 plus. A najstarszy pacjent, pani doktor? Mój najstarszy pacjent do znieczulenia ogólnego, tym się głównie zajmuje, to był piesek, który skończył 19 lat i właśnie miał bardzo silne problemy z stanem jamy ustnej, niezauważone przez właściciela wcześniej. Jedyne, co właściciel zobaczył, to tak naprawdę moment po fakcie, po zabiegu stomatologicznym. Nagle okazało się, że zwierzę pozwala dotykać głowy, na co nie pozwalało przez ostatnie kilka lat, ze względu na przewlekły ból.
niestety nasz czas dobiegł do końca. Mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji nasi słuchacze, patrząc na swojego psiego, kociego seniora, ruszającego się mniej chętnie lub mającego na przykład problemy z gryzieniem, podejmą decyzję o udaniu się do lekarza weterynarii z pytaniem, jak pomóc mojemu towarzyszowi, by zwiększyć komfort jego życia. Dziękuję mojemu gościowi, pani doktor Marii Chmielewskiej. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam w następną sobotę o 16:15. Aleksandra Szewała. Anioł to Gabriel, to też był anioł, nie? Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Minister spraw zagranicznych Belgii podpisał deklarację, która zostanie dołączona do umowy handlowej Unii z Kanadą. Jutro w Brukseli podpisy pod porozumieniem złożą liderzy europejskich instytucji i szef kanadyjskiego rządu, Beata Planecka. Belgijską deklarację rząd federalny w Brukseli wynegocjował wspólnie z przedstawicielami regionów i społeczności językowych. W sprawie zadania wycofała Belgia jako ostatni unijny kraj zgodziła się na podpisanie porozumienia handlowego. Deklaracja odpowiada na zastrzeżenia Walonii, precyzuje niektóre zapisy unijno-kanadyjskiej umowy, a także je interpretuje. Tak mówił szef belgijskiej dyplomacji Didier Reinders. Rozumiem niektóre obawy i staraliśmy się odpowiedzieć na nie. Trochę czasu straciliśmy i zamiast w czwartek porozumienie zostanie podpisane w niedzielę, ale to nie jest też decyzja zwłoka. Do deklaracji wpisano m.in. klauzule bezpieczeństwa dotyczące rolnictwa. Jest także zapis mówiący o tym, że Belgia zapyta Europejski Trybunał Sprawiedliwości, czy zgodny z unijnym traktatem jest międzynarodowy prywatny arbitraż, który ma rozstrzygać spory na linii inwestor-państwo. Beata Pomecka, Polskie Radio, Bruksela. 13 osób zostało ewakuowanych po wycieku fosforu z cysterny kolejowej. Do zdarzenia doszło w miejscowości Świętokrzyskie. Jak relacjonuje w rozmowie z informacyjną agencją radiową młodszy brygadier Tomasz Gil z Państwowej Straży Pożarnej, nieszczelność została wykryta w pociągu przewożącym fosfor. Jeden cyster został zauważony, dotykając się obłok. Po zatrzymaniu pociągu i zadysponowaniu służb ratowniczych na wyznaczoną strefę bezpieczną wody kości 150 metrów, w zasięgu tej strefy znajdowało się 5 gospodarstw, łącznie ewakuowane 13 osób. Osoby te są bezpieczne, znajdują się u rodzin bądź osób znajomych. Tomasz Gil dodaje, że obecnie nie ma zagrożenia wybuchem. Monitorowany jest płaszcz cysterny, sytuację mamy pod kontrolą, temperatura płaszcza nie wzrasta, może świadczyć, że wszystko jest bezpieczne. Mamy kontakt z firmą, która konserwuje takie cysterny i już są w drodze. Po przybyciu tej grupy ten wyciek zostanie usunięty. Ale ten apostoł cały jest na tej jeży, wiesz? W akcji uczestniczy 6 zastępów Straży Pożarnej. Dziś w nocy pośpimy godzinę dłużej. Powodem jest zmiana czasu z letniego na zimowy. O godzinie 3 należy cofnąć wskazówki zegara na drugą. Ekonomista dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej wyjaśnia, że czas zimowy jest właściwy dla geograficznego położenia Polski. Natomiast powodem, dla którego 100 lat temu zaczęto przechodzić na czas letni, było coś lepszego wykorzystania światła słonecznego. Sama zmiana na czas letni to była właśnie próba przedłużenia popołudnia lepiej oświetlone. Zakładano, że dzięki temu, że słońce naturalnie daje światło, nie będziemy musieli włączać żarówek, będziemy mogli korzystać troszeczkę bardziej z różnego rodzaju zasobów zewnętrznych. Ekspert dodaje, że rezygnacja z różnicowania czasu wymagałaby porozumienia w ramach Unii Europejskiej. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 16:34 na zegarze, słuchają Państwo Polskie Radio 24, jest sobota, 29 dzień października. Jeśli chodzi o zmianę czasu, to ten temat wrócimy jeszcze dziś po godzinie 19. Polskie Radio 24. A już teraz porozmawiamy o Herbercie. Dziś mija 92. rocznica urodzin z imienia Herberta, wybitnego poety, eseisty, dramatopisarza. Jednego z największych pisarzy XX wieku. W naszym studiu znakomici goście: dr Maria Dziętuszycka, prezes zarządu Fundacji imienia Zbigniewa Herberta. Dzień dobry. I Andrzej Wtaraszek, krytyk literacki, sekretarz Nagrody imienia Zbigniewa Herberta. Dzień dobry. Na rodzinę pytać. W naszych dokumentach, które przyjęliśmy w naszym scenariuszu, pojawia się stwierdzenie, że ta rozmowa odbywa się pod hasłem o Herbercie.
się wciąż pamięta. Ja chciałbym jednego spocząć się nieco inaczej i zapytać, czy rzeczywiście pamiętam, a jeśli tak, to kto? Państwo na pewno, kto jeszcze? Myślę, że publiczność, która bardzo licznie przyszła na wieczór poetycki z okazji rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta, który odbył się ze względu na ten świąteczny weekend trochę wcześniej, po 27 października. W Pałacu Rzeczypospolitej. Tak. Ta publiczność, która naprawdę była bardzo, bardzo liczna, zabrakło miejsc siedzących w tej sali, świadczy o tym, że nie tylko tutaj obecni, ale naprawdę bardzo wiele osób pamięta o Herbercie, czyta Herberta, przychodzi, żeby po prostu posłuchać jego poezji. To jest bardzo podnoszące na duchu, chociaż oczywiście misją naszej fundacji jest ochrona i upowszechnianie spuścizny twórczej Zbigniewa Herberta, więc nie ustajemy w wysiłkach. Ja na przykład byłem wczoraj w jednym z warszawskich gimnazjów, gimnazjum przy ulicy Przybyszewskiej, kończącym się, gdzie była prawdziwa młodzież, powinna taka młodzież, która przychodzi na swoje najbardziej uroczystości urodzinowe, tylko byli ci 15-latkowie. Oczywiście będę zaproszony przez jedną z pań polonistek. Oni mieli sami, najwyraźniej rzeczywiście zrobili to sami, co mi się podobało, wybrać jakieś wiersze dla nich istotne Zbigniewa Herberta. I kiedy siedziałem w takim kręgu, tam było tam parę dziesiąt osób, oni czytali to wybrane przez siebie utwory, uderzyło mnie, że one najwyraźniej rzeczywiście wywodzą się z jakichś ich zaciekawienia, z własnej inspiracji. Na ogół to były te utwory spoza takiego najbardziej znanego kanonu herbertowskiego. To nie było nam przesłanie pana Kobity na przykład, czy Potęga Smaku, Podwiernić i tak dalej. Otóż właśnie, tylko raczej takie wczesne prozy poetyckie, mówiące o wyobraźni, o sposobie postrzegania świata, na przykład z tomu Hermes, Pies i Gwiazda. I rzeczywiście widać było, że Herbert może przemawiać też do zupełnie młodych ludzi, nie z perspektywy historycznej, politycznej, etycznej, ale na przykład właśnie z punktu widzenia takiego nieoczekiwanego sposobu zobaczenia, opisania, nazwania świata. Na ciekawą rzecz bardzo zwrócił pan uwagę, bo zastanawiam się właśnie, na ile Herberta czasami nie zamyka się w takim...